Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Simsy na Engage'u mogą wydawać się dziwacznym pomysłem, a jednak zaskoczę was i powiem, że jest to jedna z najlepszych gier na tę platformę. Może dlatego, że to tak naprawdę nie do końca Simsy, a fabularna gra przygodowa, która bardzo dobrze rozumie ograniczenia sprzętu, na którym się znalazła, a może dlatego, że to jednocześnie port gry z Game Boya Advance? Jest to też tytuł, kryjący pod przykrywką prostej historyjki o życiu na farmie, naprawdę pokręcone wątki, które nie mam pojęcia jak przeszły klasyfikację PEGI 3+, które trudno było mi uwierzyć grając. To będzie jazda bez trzymanki. A wszystko zaczyna się w miarę niewinnie. Wcielamy się w nastolatka, który spędza wakacje na farmie swojego wujka Hayseeda. Wujek może i pozwolił nam u siebie zamieszkać, ale nie jestem pewien, czy żywi do nas jakąś szczególną sympatię, bo nie tylko każe nam spać w stodole na starych, spleśniałych meblach, ale też płacić czynsz za możliwość siedzenia u niego przez lato. Czyli z laby nici trzeba brać się do roboty, żeby jakoś zapracować sobie na wikt i opierunek. W przeciwieństwie do klasycznych Simsów, tu kierujemy tylko jednym bohaterem i to nie klikając myszką, a sterując nim z pomocą strzałek. U dołu ekranu znajdziemy nasze standardowe simsowe paski potrzeb. Bohatera trzeba karmić, kłaść spanko, zapewniać mu rozrywkę, dostęp do toalety i prysznica, a także umożliwiać kontakty społeczne. To główna siła, która powstrzymuje nas w zasadzie przed ukończeniem gry w 30 minut, bo ta niemal 20-godzinna przygoda będzie w dużej mierze opierała się nie tylko na wykonywaniu kolejnych zadań fabularnych, ale też umiejętnym przeplataniu ich z zaspokajaniem potrzeb postaci. Sims Bastinaut dzieli swoją strukturę zarówno z przygodówkami, jak i z Diablo, ponieważ gra podzielona jest, tak jak w tym drugim, na rozdziały, na które składają się pojedyncze wykonywane przez nas zadania. W danym rozdziale możemy mieć nawet 6 takich aktywnych czynności i dopiero ukończenie ich wszystkich popchnie fabułę do przodu. Na początku misje są proste. Umeblować swój pokój, zebrać trochę pieniędzy na czynsz, czy porobić za chłopca na posyłki, ale wraz z postępem kampanii rzeczy zaczynają się robić trochę dziwne. I to całkiem szybko, bo już na początku gry dowiadujemy się o tajemniczym, zakazanym eksperymencie naukowym, kryptonim Velocykogut, który podobno uciekł z laboratorium i morduje zwierzęta, a kto wie, może nawet i ludzi. Choć wstępnie gra traktuje Velocykoguta jako żart, bo słyszymy o nim głównie od pokręconych postaci skłonnych do fantazjowania, wkrótce okazuje się, że Velocykogut nie tylko jest prawdziwy, ale jeśli przypadkiem napotkamy go na swojej drodze, zaatakuje nas i wyśle do szpitala. No okej, dziwne. Potem sytuacje w grze robią się jeszcze bardziej pokręcone, tak jakby im głębiej w fabułę, tym bardziej autorom puszczały hamulce, jakby myśleli, że co się będą ograniczać i tak tu nikt nigdy nie dojdzie. Weźmy na przykład system dialogów. W grze spotkamy kilkadziesiąt NPC-ów, z którymi można rozmawiać, korzystając z dziesiątek predefiniowanych wypowiedzi. NPC tacy mogą zlecać nam zadania, zdradzać różne tajemnice, a to jak z nimi gawędzimy, podnosi bądź opuszcza wartość przyjaźni symbolizowaną przez liczbę i pasek na ekranie. Na początku gry wypowiedzi są całkiem normalne, takie typowo przygodówkowe, ale z czasem robią się coraz bardziej dosadne, niepokojące albo zwyczajnie na świecie, z braku lepszego określenia, creeperskie i zboczone. Pomijam fakt, że nasz nabuzowany hormonami dwunastolatek może odpowiednio ciągnąc dialogi zmienić całe miasteczko w swój prywatny harem i publicznie całować i obmacywać się z każdą napotkaną kobietą. Kis, 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 kis. Ba nawet poprosić, by się do niego wprowadziły, ale teksty, jakie temu towarzyszą, są co najmniej nie dzisiejsze. Na przykład dzieciak może podbić do lokalnej babci i zagaić, że nigdy nie całował się ze starszą kobietą, czy że nigdy nie był na randce z kimś w wieku swojej mamy, a potem zacząć lizać się z nią na środku ulicy, albo zapytać skąpo odzianej ratowniczki, czy nie zrobiłaby mu usta usta. No, jego metody są dość niekonwencjonalne. Z otwartą gębą patrzy się na to, jak z rozdziału na rozdział bohater staje się coraz bardziej bezczelny, jakby powoli łamał czwartą ścianę, rozumiejąc, że jest tylko postacią z gry i wszystko mu wolno.
Pod koniec przygody tytuł nawet do tego zachęca. Nie tylko musimy na przykład obrażać jednego z bogu ducha winnych mieszkańców, aż nie wycofa się z walki o tytuł burmistrza, żebyśmy to my, kilkunastoletnie dziecko, jako jedyny kandydat wygrali dla zabawy stołek, ale też w innej sytuacji lokalny detektyw prosi nas o kontakt z rzeźbiarzem, który postawiłby piękny pomnik w miejskim skwerze. Sytuacja zmienia kierunek, gdy okazuje się, że dla jaj stawiamy tam olbrzymi, kilkumetrowy wizerunek samego siebie, co doprowadza biedaka niemal do zawału. A propos nagłej śmierci, w grze jest też scena, gdy lokalny złodziej Giuseppe Mezzoalto włamuje się do domu naszego wuja i chyba nie tylko próbuje go obrabować, ale też zamordować, instalując mu w mieszkaniu gilotynę czy coś? I musimy go uratować. Momentami poziom abstrakcji jest taki, że nie do końca sam ogarniałem, co się dzieje. Ale zdecydowanie wszystko, kompletnie wszystko wygrywa zakończenie gry i uwaga, spoilery z 20-letniej gry o Simsach, w którą nigdy nie zagracie? W jednym z rozdziałów w piwnicy stodoły wujka znajdujemy starą rakietę, która staje się jednym z naszych projektów naukowych. Hayseed udaje, że nic nie wie o żadnej rakiecie. W epilogu okazuje się, że opiekun nie był z nami szczery, tak naprawdę to nie jesteśmy spokrewnieni i lata temu znalazł nas jako niemowlę w rakiecie na polu. Tak naprawdę jesteśmy kosmitą i wraz z końcem wakacji wujo uważa, że najwyższa pora, żebyśmy wrócili do domu. Dlatego nic tego nizowego każe nam wsiąść do rakiety i odlecieć. Przypomnę też, że jesteśmy świeżo upieczonym nieletnim burmistrzem, więc pożegnać przychodzi nas całe miasteczko. W finałowej scenie prom wzbija się w powietrze, po czym rozbija się z powrotem o ziemię i pojawiają się napisy końcowe. Co ja właśnie ograłem? Kwestia tego, czy przeżyliśmy awaryjne lądowanie, pozostaje otwarta. Tego nie da się opisać słowami, naprawdę polecam przekonać się o tym samemu, tym bardziej, że upraszczam tu wiele pokręconych wątków, a wersja na Game Boy Advance dostępna jest dość łatwo, choć uzbrójcie się w cierpliwość, gra jest długa. Ale Bastenaut to nie tylko porąbana fabuła, to również naprawdę solidny, choć długoterminowo wtórny gameplay. Pieniądze zarabiać możemy wykonując małe zlecenia na przekazywanie przedmiotów odpowiednim NPC-om, ale głównym źródłem forsy jest szereg zawodów, czyli otwartych o konkretnych godzinach minigier, które zamiast punktów nagradzane są forsą. Jest łowienie ryb, gdzie im większa zdobycz, tym lepszy zarobek, serwowanie drinków wymagające celowania napojami w odpowiednie podkładki pod napoje, koszenie trawy, gdzie uważać trzeba, by nie skosić przypadkiem kwiatków w ogródku, gotowanie polegające na dobieraniu odpowiednich składników do powstającej pizzy, granie koncertów w stylu Guitar Hero z wciskaniem guzików w rytmie, praca w laboratorium polegająca na zabijaniu grup bakterii w tych samych kolorach, podnoszenie ciężarów, co nie tylko pozwala nam się napakować, ale też z jakiegoś powodu umożliwia zarobek, no i skoki do wody z wywijaniem fikołków w powietrzu. Całkiem niezła pula jak na grę na Engage'a, nie? W każdym takim zawodzie możemy też awansować, jeżeli nasza postać RPG-owo wykształci sobie odpowiednie punkty statystyk, takich jak gotowanie, mechanika czy urok osobisty. No i oczywiście musimy być też w dane minigry nieźli, bo bez tego awansu nie będzie. Tak, gra ma też typowo simsowe statystyki wpływające na wiele elementów gry. Zdolności mechaniczne pozwolą nam na przykład naprawić psujące się sprzęty, bo to przecież mimo wszystko simsy, więc całkiem rozwinięty jest też aspekt meblowania domu. Codziennie zaglądać możemy do sklepów, gdzie w rotacji znajdują się różniaste meble i akcesoria domowe, od najzwyklejszych sof po sarkofagi, mumii i kryształowe kule, a w sklepie zoologicznym będziemy mogli nawet kupić zwierzątko. Wraz z rozwojem wydarzeń przeprowadzać będziemy się też do coraz większych, bardziej wypasionych domostw, kończąc grę w olbrzymiej willi z ogrodem i basenem. Więc jeśli lubicie ten aspekt serii, to również nie będziecie zawiedzeni. Trudno więc The Sims Bastenaut nie polubić. To gra pełna polotu, dziwacznego poczucia humoru, ale i wypełniona zawartością, wieloma miejscami do odkrywania, sekretami do znalezienia i całą pulą barwnych postaci do poznania, uwodzenia i wycałowania. Co? Trochę żal mi, że wielu widzów zwyczajnie ominie ten materiał, bo to gra na Engage'a, ale to była dla mnie mała przygoda życia i zarówno ja, jak i widzowie na streamach byliśmy w szoku, że tak niepozorny tytuł dał nam wszystkim tyle radości. Na ten moment widzowie uważają ją za najlepszą grę maratonu, a to mówi już samo za siebie.